Sport ekstremalny. Zachodzisz na skład, węgiel leży, nie ma węgla. Pomaniacy, czy wy jeszcze ogrzewacie, czy dogrzewacie swoje domy? Myślę, że większość z was z racji tego, że jeszcze wieczory są chłodne, na pewno dogrzewa. Obserwując też sąsiadów, też zauważyłem, że sąsiedzi dogrzewają. U mnie klimatyzacja cały czas pracuje, a za mną zobaczcie dym, a bez dymu nie ma ognia. Czyli poszukiwania węgla, którego zużywam 65 ton do ogrzewania pieca, który jest u mnie na firmie. Ciąg dalszy. Dzisiaj udało się kupić na próbę węgiel. Już go mam sprawdzony, a więc prawdopodobnie w najbliższym czasie przyjedzie cała wanna 24 tony. Zapraszam, zobaczcie, jak wygląda kupowanie węgla w dzisiejszych czasach. Sport ekstremalny. Zachodzisz na skład, węgiel leży, nie ma węgla. Nie da rady go kupić, chyba że powiesz, że masz firmę i bierzesz duże ilości, a więc kasiorka się zgadza, wtedy ci go sprzedadzą. Zapraszam. Ta część filmu była nagrywana z ukrytej kamery, tak żeby nikt nie widział, że nagrywam, ponieważ na trzech poprzednich składach, które odwiedziłem tego dnia, były no niemiłe sytuacje, jak chciałem cokolwiek nagrać. No oczywiście, jak żyć, panie premierze, patrząc po samochodach, skład ma się całkiem dobrze, ale od razu zaznaczę, że panowie docelowo na tym składzie okazali się bardzo mili, bardzo pomocni. Nie mam im nic do zarzucenia. Węgiel, który od nich kupiłem po sprawdzeniu, okazał się bardzo dobrej jakości. Oczywiście cena powala i przy ilościach, które ja potrzebuję na firmie do produkcji, jest to bardzo drogo. Więc zapraszam. Piękna kostka, którą docelowo udało mi się kupić, ale posłuchajcie, jak wyglądała rozmowa. Dzień dobry. Węgiel to w jakiej cenie w tym momencie? Kurde, tu mamy wszystko wyjechane. No. A ostatnio był 1750 Orzech z Piasta, 1850 Bysłowice. Aha, czyli nie ma szansy, żeby tam dzisiaj cokolwiek u pana kupić? Nawet tej kostki takiej grubej. Kostka jest, 1900 zł. 1900 Bysłowicka, kostka, tak? To jest najdroższa. No. To może sprzedać. 1900, tak? No. Dobra. A dalszej części tych negocjacji nie będę wam pokazywał, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, skład okazał się bardzo konkretny. Pierwszy raz miałem do czynienia z tak profesjonalnym podejściem. No wiadomo, też stoją za mną duże ilości, a więc też duże pieniądze, ale podejście panów naprawdę na wysokim poziomie. A żeby wam to jeszcze bardziej potwierdzić, no to powiem tak, pan właściciel sam zaproponował, że jeżeli kupuje węgiel, kostkę, czyli najdroższy węgiel, gruby węgiel, bo o taki mi chodzi, to ten węgiel przy mnie na próbę, ten który brałem 2 tony, zostanie przesiany przy mnie, żebym nie dostał tych drobniejszych frakcji, no bo przecież za nie nie płacę. Bardzo miłe, bardzo fachowe podejście, a więc tutaj szapoba dla tych panów. No nie dziwię się, że mają ruch na składzie i obsługują duże firmy, no bo o tych klientów dbają. Węgiel po przyjechaniu wytestowaliśmy od razu tego samego dnia. Bardzo fajnie się pali, podnosi nam temperaturę na piecu bardzo szybko, a więc na pewno z tą firmą będziemy dalej współpracowali, przynajmniej w tym sezonie, jeżeli ta jakość tego węgla oczywiście się utrzyma. Co do ceny, słuchajcie, ja sobie zdaję świetnie sprawę, że węgiel na Śląsku można kupić za 800 zł za tonę i zdaję sobie świetnie sprawę, że rejestrując się na tej stronie internetowej, można ją kupić i ten węgiel sobie gdzieś tam zarezerwować i on przyjedzie do domu w tej normalnej cenie. Ale niestety my jesteśmy firmą, która po pierwsze ma ciągłość produkcji, nie możemy sobie pozwolić na przerwę tak technologiczną, bo dla nas byłaby to potężna przerwa i tak naprawdę wstrzymanie produkcji, gdybyśmy przez dobę nie opalali tego pieca, mielibyśmy dłuższą przerwę niż 12 godzin, byłby to problem. A więc no w naszym przypadku te 2000 zł prawie, bo 1980 zł z akcyzą od każdej tony węgla, taka nas cena obowiązuje w tym sezonie, no jest dużym obciążeniem i oczywiście nie będę mówił, że to nie ma wpływu na cenę produktu końcowego, ale no taką cenę musimy ponieść i nie możemy marudzić, że ktoś kupuje za 900 zł. Takie mamy teraz realia, z tymi realiami nie będziemy dyskutowali, bo i tak nasza dyskusja nic nie wniesie do tematu, tak? Dziwne jest to, że oczywiście jako kraj śpimy na węglu, a że z tym węglem jest problem. No ale prawo
popytu i podaży, no samo mówi za siebie, jeżeli jest czegoś mało na rynku, a jest duże zapotrzebowanie, to ta cena rośnie. I pierwszy raz w historii, kiedy ja węgiel kupuję w tak dużych, hurtowych ilościach, mam sytuację, że w maju nie mogę kupić węgla. Tak, najważniejsze, że udało się znaleźć bardzo dobrej jakości węgiel z polskiej kopalni, co tutaj będę podkreślał. No i no trudno, cena jest jaka jest, trzeba ją zaakceptować, więc jak widzicie, tak to wygląda w Małopolsce, 1980 zł za tonę węgla dla firmy z pełnymi opłatami akcyzowymi. No to co, Wam życzę, żebyście kupowali ten węgiel w niższych cenach. Przypominam, że jeżeli chcecie, żeby Dreamwich założył Wam klimatyzację, to w dalszym ciągu zapraszam do kontaktu na dreammedia1@wp.pl i niestety dopowiem też, że nie będę odpowiadał w komentarzach pod filmem. Jeżeli jesteście zainteresowani montażem klimatyzacji, myślę, że znajdziecie chwilę na napisanie konkretnego maila do Dreamusia w stylu: mieszkam tu i tu, chcę założyć taką i taką klimę, albo mam tyle i tyle metrów, co byś doradził? Pamiętajcie, że ten kanał ogląda od 20 do 100 tysięcy osób miesięcznie i naprawdę nie jestem w stanie odpisać każdemu na komentarz pod filmem, bo takich komentarzy, które tylko pytają, żeby pytać, jest bardzo dużo, a to jest mój czas poświęcony na odpisywanie, a więc no nie jestem w stanie. Jeżeli jesteś na poważnie zainteresowany, zapraszam do kontaktu mailowego, potem skontaktujemy się telefonicznie, a jeżeli po tej rozmowie telefonicznej będziesz dalej zainteresowany, to jak najbardziej Dreamwich dla Ciebie jest w stanie tą klimatyzację w czasie wolnym, jak tylko będzie go posiadał, założyć. Więc zapraszam. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, hej.